Jesteś patriotą? Tak, tak myślę. Jesteś patriotą? Oczywiście. Jestem. Ciężko powiedzieć, ale chyba tak, no bo świętuję tutaj z wami, nie? Co według ciebie znaczy patriotyzm? Oddanie ojczyźnie. I zawsze pamięć o wszystkich, którzy walczyli za dobro naszego kraju. Patriotyzm oznacza w naszym kraju oczywiście Polskę, nasze tutaj, no, godła i to wszystko związane. Patriotyzm dla mnie oznacza to, że powinniśmy być dumni z tego, w jakim kraju my mieszkamy i skąd pochodzimy. Powinniśmy propagować ją, naszą ojczyznę, nawet jeżeli wyjeżdżamy z krajów. No, to znaczy patriotyzm. Pamięć o historii swojego kraju, o tych, którzy walczyli za niego, oddawali życie. No ogólnie upamiętnianie najważniejszych wydarzeń. No, miłość do ojczyzny i za wszelką cenę bronienie jej granic. Jak obchodzisz 11 listopada? Zapewne z rodziną będziemy wspominać wspaniałych żołnierzy, którzy walczyli za nasz kraj i odzyskanie niepodległości. 11 listopada spędzę akurat z rodziną. Wszyscy się zjeżdżamy do babci najczęściej. No i siedzimy sobie, oglądamy tam właśnie, co w telewizji leci i tak dalej. Często też wyciągamy właśnie medale dziadka, bo dziadek też był wojskowym. Je oglądamy. Myślę, że w gronie rodziny i na różnych właśnie zgromadzeniach związanymi z tym świętem. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanią, kochana nie ma, to jak pierwsza nie. Chociaż do Warszawy długą mamy drogę, przecież jednak dojdzie byle, by iść w nogę. Ojda, ojda, dana kompanią, kochana nie ma.